Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Dzisiaj was zaskoczę chyba nieco, bo mam chytry plan. Mam, kurczę, chytry plan na dzisiejszy odcinek. Tak wiecie, no zawsze próbujemy sobie wygrać w tym trybie Fortnite. Zawsze próbujemy jak największą ilość przeciwników wyzwać na pojedynek. Ale dzisiaj zrobię coś bardzo wrednego. Będę tym takim graczem tryhardem. Najbardziej wrednym graczem. I... pomyślałem sobie, że znajdę sobie jakieś dropy, jakikolwiek drop, taki nawet fajny, nie, powiedzmy z 5 poziomu, i zamiast go brać, będę czekał jak ten kleszcz na liściu, gdzieś w ukryciu, i jak ktoś tylko po tego dropa podjedzie, to ciach go na pojedynek, zanim jeszcze ten drop zgarnie. Co wy powiecie na coś takiego? Podejrzewam, że zajmie mi to bardzo dużo czasu, bo wiesz, nie każdy może przyjechać w dany drop i tak dalej, może nie każdy się tam zainteresuje danym dropem, ale naszym plusem jest to, że jeśli zatrzymamy się na chwilę, to znikniemy na mapie, nie będzie nas widać, i dodatkowo, jeśli ukryjemy się za jakimś budynkiem, nie powinno być widać naszego nickname'u nad samochodem, prawda? Więc teoretycznie powinniśmy sobie fajnie zniknąć i będziemy czekać jak ten kleszcz na liściu, aż ktoś przyjedzie i wyzwiemy go na pojedynek, a on będzie chciał wziąć, wiesz, jakąś fajną brykę. Nie ma opcji. Weźmiemy go na pojedynek i nawet jeśli przegram, to nieważne, no, po prostu... Po prostu zrobię takie coś dzisiaj. No, bardzo wredne. No, bardzo takie wredne zagranie po prostu. Niejednokrotnie ktoś mnie tak wyzwał na pojedynek i wiesz, ja chciałem sobie już jakieś fajne autko zgarnąć, jakoś cyk przed samym dropem. I ja też niejednokrotnie tak robiłem, ale nigdy jakoś tak intencjonalnie, nie? Nie było na zasadzie, że o, widzę jak ktoś tam jedzie po jakiegoś dropa i cyk go na pojedynek, nie? Tylko było takie, o, po prostu wynikało to z aktualnej sytuacji. A dzisiaj będziemy z premedytacją, takimi najbardziej znienawidzonymi chyba graczami w trybie Fortnite. Co wy na to? Zobaczymy jak mi pójdzie. Pierwszy mecz chyba mi nie wyszedł. Nie udało mi się nawet dojechać do dropu i ktoś mnie dorwał. Volkswagen, muszę z nim dojechać? O Jezu, nie chciałem tego. Ach, trudno. Gościu jakoś bardzo słabo jeździ, bo już go wyprzedziłem. W ogóle jeśli kogoś tutaj spotkam, zobaczę jakiś taki polski nick, to będą pozdrowionka. Także polecam wam grać, no ja nie podaję tutaj momentów, w których gram nigdzie na YouTubie, że o, teraz nagrywam odcinek, to wpadajcie do eliminatora. No tylko po prostu to będzie taka, taka niespodzianka dla kogoś, kto się pojawi na odcinku zupełnie przypadkowo. No ale też nie mówię, żebyście grali dzień i noc i czekali, no ja przeważnie nagrywam gdzieś tak ostatnio, eliminatora głównie, nagrywam w godzinach... No gdzieś około godziny 16, coś takiego, nie? To w tych godzinach przeważnie gram, ale też nie codziennie, no bez przesady. Generalnie można mnie spotkać. Ale jak spotkam jakiś polski nick, no to co jest duże prawdopodobieństwo, że też ogląda moje odcinki. No i wtedy go oczywiście pozdrowię, no zawsze to tak milej jest później, nie? Aż taka mała górka i nie mogę podjechać. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się zrealizować cel i chociaż kilka takich gości, wiesz, powkurzać w ten sposób, co wcześniej wam powiedziałem. O, tu jest bardzo dużo dropów, super. Super, patrzcie ile dropów tu jest las dropów. Doskonale, muszę teraz jakąś furę sobie wybrać. O, to wygląda jak jakiś polski nick. Pozdrowionka dla ciebie. O, nie chcę zmieniać na tego tutaj. Zostanę tutaj przy dropie. Tu jest, ej, zobaczcie, tutaj jest, są dwa. I tam jeszcze chyba z tyłu coś było. A nie no, po to chyba po traktor. Ojej, co tu za wyrwa jest? Nie wiem, czy ktoś przyjedzie po tego traktora. Ja go zgarnę. Ja go sobie zgarnę, pyk. To jest całkiem dobry pojazd, tylko... A no właśnie, minus jest taki, gdzie ja się tym ukryję? Dobra, ej, tam mamy samochód z 5 poziomu. Tu jeszcze jest jakaś fura, zobaczę z którego poziomu. Jest dookoła pełno różnych gra. Cholera! Jest dookoła pełno graczy. O, tu jest czwarty i widzę, że ktoś chyba jedzie w tę stronę. Schowam się za budynkiem, ekstra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ktoś jedzie z tamtej strony chyba. I wystarczy chwilę postać sobie w jednym miejscu i wtedy znikasz z mapy, ale... Dobra, z tej strony chyba nikt nie będzie jechał. Ukryję się z drugiej. Pyk tutaj, bo widzę, że tam jest kilka tych wskaźników. Albo jeszcze inaczej zrobi, ktoś podjedzie i mu sprzed nosa zgarniasz dropa, nie? Patrzcie, i teraz zniknąłem z mapy
No i czekam, jak ten kleszcz na gałęzi, aż ktoś tutaj... Jest! Ktoś jedzie, ktoś jedzie, ktoś jedzie, ktoś jest na mapie, patrz, patrz, patrz. O, ktoś z drugiej strony ciśnie! Fuck! Traktor! Dobra, mógł mnie widzieć, nie? Mógł mnie widzieć. O kurczę, nie udało się tak ładnie ukryć? Ale z dwóch stron naraz przyjechało dwóch, nie? Więc no ciężko, ciężko. Ale zobaczymy, traktor kontra traktor. On jest... jedzie łeb w łeb, ładnie ciśnie. Dobra, dobra, dobra. O ja... No, będzie ciężko go teraz ogarnąć, nie? To wszystkie... No właściwie tak samo jedziemy. Ja cisnę gaz do końca i wiesz, no nie wiem, czy uda mi się go wyprzedzić. Zobaczymy, kto lepiej opanuje samochód, jadąc przez ten mały tutaj lasek. O, to będzie gdzieś za jeziorem końcówka. Okej. Ty, został gdzieś z tyłu! Rozwalił się! Ekstra, ale to tam było tyle dropów w jednym miejscu, doskonała miejscówka. Tylko muszę właśnie gdzieś tak się ukryć, żeby nie było widać mojego pojazdu, bo okej, na mapie mnie nie widać, ale wiesz, nad dachem widać mój nickname, plus widać po prostu mój samochód, nie? Więc muszę się ukryć albo w jakichś krzaczorach, albo w jakimś rowie, albo za jakimś budynkiem. O kurde, co się stało z tym autem? Znaczy, pojazdem w sumie. Auta to nie przypomina, nie? No dobra, ale udało się wygrać. Co to była za przewrotka w ogóle? No, number broom. Okej, nie wygląda jak Polok. Dobra, Crown Victoria. Dobra, patrzcie, widzę tam jakiś dropik. I chyba dookoła są budynki, czy co? Jest szósty poziom, genialnie. Poczekam tutaj jak ten kleszcz. I schowam się za budynkami. Jak będzie ktoś tutaj podjeżdżał, to ja go wtedy cip. I na pojedyneczek. Victorią, dobra? Szósty poziom, słuchajcie. Z tej strony będą jechać. Muszę się tak ukryć, żeby, wiesz... Subaru w ogóle, nie? Moglibyśmy to zgarnąć, ale wiesz... Mamy dzisiaj wyzwanie. Chowam się za budynkiem i zobaczcie, na minimapce mój wskaźnik się tak jakby... No, tak wyblurował czy coś, nie? A jak się ruszę... Troszeczkę, czekajcie... Hops, hops, hops. O, to widzicie teraz jak się nagle jakby pojawił, nie? Teraz wypadałoby właśnie jakoś powiększyć tę mapkę, żebym mniej więcej widział, z której strony ktoś może tu, wiesz, przyjechać. Dobra, kitram się, kitram, kitram. Ej, słuchajcie, stałem tu dłuższą chwilę i ten drop zniknął! Co? Dropy znikają i się pojawiają! Ja tego nie wiedziałem! Patrz, zniknął mi przed chwilą, odleciał ten dron z dropem. O kurde! Ej, to jest coś zupełnie nowego, chyba ja tego nie wiedziałem. A wy o tym wiedzieliście? Kurde, ale beka, dobra, no tutaj Lancera raczej nikt nie będzie chciał wziąć. Ale wiesz, już sam dym powinien przyciągnąć jakąś ofiarę, nie? Tak, schowajmy się tutaj. O, ktoś jedzie w tą stronę, dobra, ja znikam. I teraz patrz. Kurde. To chodzi o to, żeby on, wiesz, podjechał tu i się zastanowił, czy tutaj kurde dyje. Siemaneczko! I tak muszę stąd spadać. Ty, ale on ma Audi RS2. On, nie wiem, czy on jest świadomy tego, że on ma lepsze auto od mojego. On ma lepsze przyspieszenie, napęd na 4 koła. On mnie tu powinien zrobić. Jedziemy pod górę i tu Audi powinno zmiażdżyć Wiktorię. Redukcja na dwójkę. On zostało z tyłu. Ciśnie coś tam. W ogóle to jest koniec meczu, 14 graczy do końca zostało. Na szczycie jest jakiś drop, zobacz. Możemy jeszcze tak zrobić, że ktoś będzie podjeżdżał? Wiesz, z przedną samą zgarniasz? Ale nie no, gdzie ja będę traktora brał, kurde. Nie tak, już mała strefa została. Wiesz, tutaj się czaiłem jak ten kleszcz przy tamtym dropie z dobre 5 minut. Nikt nie przyjechał, a drop zniknął. Kurde. Patrz co wylosowałem. Pierwszy raz Mercedes 6x6. Pierwszy raz go mam w tym trybie. Naprawdę, jeszcze jaki przerobiony. No, na tym etapie meczu ciężko, żeby ktoś myślał o zgarnięciu dropa, ale tutaj mamy kilka ich, nie? A, zobacz, tutaj się coś pojawiło, czyli te dropy znikają i prawdopodobnie pojawiają się po jakimś czasie. No, głupio by było jechać po tamten drop, jeśli to jest coś naprawdę... No nie wiem, czy zdążę. Ten Mercedes wolny.
Ojej, tu już jest strefa, dobra, zawracam. Nie wiem, co to za dropik tam jest. Ale ja już, kurczę, nie mam czasu. Dawaj Mercedes, bo tutaj strefa mnie zaraz je! Udało się, udało się. Ktoś tutaj cisnie. O kurde, to już ostateczny pojedynek. Czekaj, mapa. Dobra, jadę tutaj, tu będzie. Jaki on jest wolny! O nie, co ja zrobiłem? 10 sekund, o shit! Właściwie to cały meczyk. Można by było przesiedzieć sobie na przykład tutaj, zobaczcie. Cyk, skitrać się. To by było dobre miejsce, żeby się schować, nie? Przed kimś. I zniknąć z mapy i uniknąć jakiegoś ataku. Zobaczcie, tutaj jest taka wnęka w kontenerach. A nawet jeśli nie tutaj, to kawałek dalej macie jeszcze następną wnękę, która chyba jest przeźroczysta. To znaczy przeźroczysta, możesz po prostu przez nią przejechać. Ale to jest dobre miejsce, żeby się schować. Jakby tutaj był jakiś dropik, no nie, to by można było łatwo kogoś, wiesz, złapać. Ale widzę, że tutaj przy lotnisku na razie nic nie ma. Byłem przed chwilą w mieście, tam z kolei nie było graczy i moim zdaniem nie było sensu szukać jakichś dropów. Generalnie myślę, że coś takiego osiągnąć, żeby, wiesz, kogoś nadziać. Na zasadzie ktoś podjeżdża pod drop i zamiast, kurde, zbierać drop, to zaczynasz z nim walczyć, albo nie dajesz mu zebrać dropu. Jest bardzo ciężko, bo raz, że te dropy po jakimś czasie znikają, a konkretnie tam zniknął ten dropik, jak byłem wcześniej, po, nie wiem, minucie, dwóch? Po 5 minutach, coś takiego, nie? I jakby... A na gracza czasami trzeba czekać naprawdę dosyć długo. Kurde, tam gdzieś bardzo daleko widzę jakiś dymek. To jest drop, ale to jest otwarta przestrzeń. No nie? Ciężko tu będzie, kurczę, się jakoś, ja wiesz, jakoś schować przed kimś. No zaraz zobaczymy. Poczekaj, jaka ty... O, piąty poziom. Porsche Macan. Mamy krzaki! To się Mini Cooper na pewno ukryje. Moment, moment, dawaj do krzaków, do krzaków. Do krzaków i musimy teraz tak... Ale fajnie to wygląda. Dobra, jestem skitrany i teraz czekam na jakiegoś gracza. I muszę się odwrócić, wiesz, albo popatrzeć do tyłu, albo do przodu. I zatrąbić w odpowiednim momencie i najlepiej, żeby to było wcześniej niż on zbierze dropik. No to czekamy. Ty, ja tu postałem chwilkę i widzę, że przez tą chwilkę zniknęli wszyscy gracze na radarze. Także nie wiem, skąd mam się ich teraz spodziewać. O, kogoś tam widziałem na horyzoncie przed chwilą. Czekam, czekam. Coś jedzie, coś jedzie, coś jedzie, coś jedzie. Patrz, 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 patrz. Dawaj, 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 dawaj. Udało się! Co prawda mam gorszy samochód i najpewniej przegram, ale gościu ją dziwko na bank! Nie widział mnie na mapie i tak podjeżdża. Co to kurde jest? A tu z krzaczorą wyjeżdża Mini Cooper. O ja. Dobra, myślę, że się udało, chociaż... No mogłem mu pozwolić jeszcze bardziej wjechać, ale wiesz, musiałem się odwrócić w jego stronę, a on akurat podjeżdżał od boku, nie? Więc no, miałem takie trochę utrudnienie tutaj. Ale czekaj, no Subaru kontra Mini Cooper, zobacz, nie odstaje wcale aż tak daleko. Przy sobie miałem samochód z 5 poziomu, a mimo to wolałem być takim wrednym, wiesz, dziadem i wyzwać go na pojedynek. Nie dać jemu przede wszystkim. Kurde, to jest szczyt wrednoty. Ale dzisiaj takie wyzwanko. No co działamy? No i chyba... Patrz, Mini Cooper odbił się od gałązki jakiejś, nie? No ciężko będzie to wygrać, ale tu wiesz, raz się udało, lecimy! Właśnie wpadłem, przegrywając teraz, wpadłem na jeszcze lepszy pomysł. A co, jakby zamiast wyzywać kogoś na pojedynek gorszym autem, to zgarniać to lepsze auto i od razu gościa wyzywać na pojedynek tym lepszym autem. No bo jak ktoś będzie podjeżdżał pod dropa z 5 poziomem, prawda, zainteresuje się tym, no bo z daleka widać te poziomy, no to przecież będzie miał gorsze auto, no nie? Ten gościu tutaj podjeżdżał pod Macana, a miał Subaru. Wyjechał mi Cooper z krzaku i go zaatakował. A teraz możemy zrobić tak, że będziemy czekać pod... What the fuck? Będziemy czekać pod tym dropem? Co się dzieje z tym autem? Będziemy czekać pod tym dropem? I wiesz, jak ktoś będzie podjeżdżał, to zamiast go wyzywać na pojedynek, zamiast go trąbić, zbieramy szybko big dropik i dopiero wtedy wyzywamy go na pojedynek. Także podwójne takie, nie wiem jak to nazwać, żeby brzydko nie powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi, no. Właśnie, napiszcie mi jeszcze jedną rzecz w komentarzach, czy jeśli ja zniknę z radaru,
to czy, wiadomo, samochód będzie fizycznie widoczny, ale czy będzie widoczny mój nickname nad głową, czy nie? Tu mamy jakiegoś Lancera. Tam mamy jeszcze dwa dropy, zobaczcie, tutaj na tej otwartej przestrzeni wszystko fajnie widać. I na pewno inni gracze też będą chcieli skorzystać z tych dropów. Ale nie, ja tu będę pierwszy i będę czekał. Tam był Lancer z trzeciego poziomu, tutaj mamy... Uwaga! Co my tu będziemy mieli? Pokazuj się, pokazuj. Jak będzie coś niebieskiego... O! Tutaj mamy Gulfa. Tu mamy Gulfa. O, i ktoś się już tym Gulfem chyba... zainteresował. Widziałem, że ktoś tam się pojawił na tej mapce. A tu mamy... O! Może tu będzie coś lepszego. Tylko się tak mówić, jak wiesz, przed samym tip i zebrać, nie? No, też gold. Dobra. Postoję sobie przy tym i zobaczymy. Widzę, że ktoś się na mapce tam pojawił. Możliwe, że będzie tu przejeżdżał. Ja już się tutaj schowam i poczekam. Minusik mam, kurde, taki, że tu się strefa zmniejsza. Nie wiem, czy ktoś zobaczy ten drop, bo oni akurat tak jakby po boku jadą, nie? Tak jakby mnie omijają z daleka. Tak jakby, kurde, wiedzieli, że coś tutaj złego na nich czeka, nie? Ktoś jedzie w moją stronę, zawa, nie widzi mnie na razie, chyba. I patrz teraz. No akurat to był Golf, nie? Ten sam, co z tamtego dropa sobie pewnie wziął samochód. No pewnie by tego nie wziął, ale i tak myślę, że mógł być zdziwko, że tak nagle znikąd pojawia się samochód i cyk, nie? Dawaj go na pojedynek od razu. Chodź tu. Czekaj, bo ja nie chcę tak, żeby wiesz, on miał przewagę, ale tutaj chyba inaczej się nie da. Jedziemy do... O, dobra, jedziemy tak jak na wprost. Goście trochę przyhamował. Nie wiem czemu. Czekaj, mapka, jak tam mapka. Aha, tu będziemy mieli chyba Tamę. Zjadę na Tamę, przejadę przez wodę, już będę po... będę już po drugiej stronie chyba. Dawaj, Gulf, dobry Gulf. On ma ten sam samochód, nie? Ja. Szkoda, mogłem się przy tamtym dropie ustawić. Tym pierwszym z Golfem. Co on ma tego? Co on sobie zgarnął tego Golfa? I wiesz, podjechał poczuć takim słabym, a ja cyk, zabieram samochód, nie ma. O, to by było super. A tak jak podjechał tym samym, no to tak jak nie ma takiej frajdy, nie? No wprost chyba będziemy mieli kopalnię, prawda? On jest zaraz za mną. Co to zrobić? Okej, dobra. Przejadę sobie tutaj na wprost. Tutaj sobie przejdę. Chociaż nie, czekaj, dookoła dawaj. Asfaltem powinno być mimo wszystko. Chociaż nie, czekaj, tutaj chyba na shooterek zjedziemy, nie? Tak, zjedziemy sobie na shooterek. Tutaj mamy kawałek takiej shooterkowej drogi. Dzięki temu powinniśmy odrobinkę sobie skrócić. Ewentualnie możemy też spróbować pojechać przez las. Kurde, on jest za blisko, żebyśmy tak sobie jechali ładną drogą. Musimy skrócić przez las. Uuu, wpadłem do kopalni! Ale może się uda jakoś bokiem dobra, nie wjechałem całkowicie, myślałem, że tutaj wpadłem do tego wielkiego rowu, bo nagle takie urwisko przede mną. Ale się udało. Gości pojechał do kopalni, on chyba tam nie ogarnie za bardzo. No i dobrze. Domin Polska, pozdrowionka dla ciebie, wszystkiego dobrego, dzięki za wyścig. Ja w ogóle do dzisiejszego odcinka mam odpowiedni klakson. Posłuchajcie. Niespodzianka, tutaj Lucek wyskakuje nagle, nie? Znikąd. To jest dobra rzecz. Może nie zawsze da się to zastosować, to takie, wiesz, skrytobójstwo, nie? To takie czyhanie przy dropie, ale z drugiej strony daje niezłą satysfakcję. To przypomina troszeczkę granie w Call of Duty Warzone, graliście kiedyś? Tam jest od zarąbania kamperów. Takich ludzi, co wiesz, kampią się gdzieś po budynkach i czekają, żeby cię z ukrycia zabić, minimalizując przy tym straty własne, nie? Takich graczy tam jest pełno. A tutaj nie ma takich w ogóle, tutaj wszyscy na żywioł lecą, nie? Kurczę, jeszcze ani jednego takiego kampera nie spotkałem. W ogóle kamper kojarzy mi się bardziej z samochodem, ale dobra. Patrzcie na to, ktoś tutaj zobaczył dropa? Nie? Ja się skitrałem tutaj. I gość, nie wiem, podjedzie po dropa? Albo mnie widzi, nie, no nie chyba nie widzi. Chyba nie wiedział, co zrobić. Podjechał super, chyba że to jest jakiś mój widz, nie wiem. I po prostu chciał się zobaczyć. Michał, ciężko powiedzieć, jakiś Travis Michał czy coś takiego. Super, podjechał, współczuję. A ja się schowałem przy dropie, pewnie chciał zobaczyć. Kurde, ja mam super, muszę to wymienić na coś innego, kurde. A tu Lucek stoi, ty! O, tu jakieś dropy są.
Będziemy musieli... Jeszcze nie pokazuje się... Piąty poziom. W sumie ja mam teraz piąty, ale to nieważne. Wiecie, chciał zgarnąć chyba tego lancera, bo myślałem, może bym tego lancera wziął. A co to samochód tam stoi? Nie ma żadnego niku ani nic, co się z nim dzieje? A tak myślę właśnie, że jak się tak ukryjesz w jednym miejscu, to ten nik nad głową też chyba znika. Tego to nie wiem do końca, ale musimy to jeszcze zweryfikować. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie coś na ten temat. Nie wygląda na Polaka, no nie? Dobra, co mamy do wyboru? Audi RS4, dobra, Supry na pewno nie wezmę, ale RS4 jest... Tutaj Golf jest. Czy ktoś się... Dobra, ktoś zobaczy dropa, myśli, a dobra, przyjadę sobie. Coś fajnego, wiesz, poziom pojawia się po jakimś czasie, nie? My się tu skitramy, będziemy mieli taki, wiesz, haczyk, nie? Gracze będą z tamtej strony pewnie cisnąć, a ja już znikam. Fajnie by było, jakbyśmy mogli jeszcze, wiesz, zgasić światła, nie? W samochodzie, żeby nie było widać nas z daleka, bo szczerze, ja nie wiem, czy widać mnie z daleka teraz. Jak ktoś by tam stał gdzieś dalej w górze, to czy będzie mój samochód widać? Na minimapce zniknąłem i wiem, że jak ktoś stoi w jednym miejscu, to znika. Ale już nie pamiętam, jak to było właśnie z tym nikiem nad samochodem. Jeśli nik też znika, to jest bosko. Czekamy, tutaj na skraju strefy może ktoś przyjedzie do tego dymku. A ty już tak wyskakuje, szósty poziom, dzień dobry! Cały czas widzę, jak gdzieś tam gracze się w oddali ścigają, widzę ich światła z daleka. Ale ja udaję teraz, że jestem jakimś elementem otoczenia. Czekaj, ktoś się zbliża w moją stronę. Zobacz, zobacz, zobacz. Aha, to są, oni są w wyścigu. Dobra, ten sobie tu skręcił. Tamten pojechał gdzieś. A jeden z nich wygrał, ktoś siedzi chyba pod ropa. Ktoś chyba pod ropa ciśnie. Ale chyba, kurde, oni chyba widzą z daleka ten poziom i to trochę tak mija się z celem, nie? Kurde, ostateczny pojedynek, dobra, trzeba pojechać na drugą stronę. Ty się kampiłem. Dobra, nie wiem czy... Czekaj. Ojej, my musimy... O kurde, chyba tutaj pojadę. Nie wiem. Powinniśmy przez centrum Horizon bardziej. 10 sekund. O. Ciężko będzie, czekaj, redukcja. Gdzieś w tamtą stronę, nie? Dobra, widzę. Jadę w dobrą stronę. Wypadałoby zjechać sobie na jakąś drogę asfaltową, nie? O, gdzie tu zjechać? Kurde. Nie wiem dokładnie, gdzie jestem. O, kurde. Już wiem. Już wiem. Kitrałem się tak długo w tym miejscu, że trochę straciłem orientację w terenie. Ale... Jestem w bardzo dobrym miejscu, co prawda nie mam jakiegoś super szybkiego samochodu, natomiast jestem na drodze asfaltowej, która jest jedną z takich najdłuższych prostych, ale chyba powinienem drugą stroną gdzieś tam pojechać do strefy. Tutaj ciężko będzie coś osiągnąć, tam oni pewnie już mają furę, widziałem jakiegoś urusa z siódmego poziomu. No ale zaryzykuję, pojadę sobie tą drogą tutaj asfaltową, bo to jest chyba najlepsza opcja, jaką mogę teraz sobie ogarnąć. Jakimś cudem zdobyłem drugą pozycję. Niesamowite, musiałem być jakoś blisko tego celu. Widzę dropi gdzieś tam bardzo daleko, ale też widzę jednego zawodnika, który ciśnie w tamtą stronę, także no... Lepiej nie... O, tutaj coś jest. O, czekaj, czekaj, tutaj jest jakieś gracze się tam kręcą. Kurde, budynki, aaaa! Nie wiem, czy zdążę zniknąć z mapy, ktoś tam, kurczę, chyba już się zbliża do tego dropu. Toyota Supra, Boże! Dobra, ale poczekam, poczekam, poczekam sobie w tym miejscu. Ja tam sobie coś zobaczę, tutaj. Zniknę z radaru. Ktoś tam jedzie, trzech graczy. Dwóch się pewnie ze sobą ściga, a trzeci się rozgląda za może jakimś lepszym autkiem, coś takiego, tak? A ja już sobie tutaj czekam. Nie no, kurde, pojechał prosto. Ach, nie chcę brać tej Supry. Ale na śniegu to ona będzie jeszcze gorsza od tego Mini Coopera, no. Czekaj, czekaj, jedzie coś, jedzie ktoś, patrz! Ale super, i chyba Mini Cooper. Pana to, pana to, pana to. Jedzie, jedzie, jedzie. Surprise! Zbieraj, zbieraj, zbieraj! Kurde! O, widzieliście to? Ucieka! Dawaj, gonimy go. Kurde, nie wiem po co, jeszcze tą Suprą przegrał z nim. Jechał taki szmat drogi poza strefę, prawie poza strefę, żeby zgarnąć tego dropa. A tu cyk, znika nagle. Mi nie było widać na mapie, nie?
Ja muszę to kiedyś zobaczyć, musimy to kiedyś przetestować, że będziemy stać w jednym miejscu i zobaczymy, czy po prostu znikniemy. Tutaj Jaguar z drugiego poziomu, ten Mini Cooper, co zjeżdżał tam ze mną z góry, to próbował do tego dropu pojechać, nie? Ale nie, on jest beznadziejny, więc go nie zebrał. Zajebista satysfakcja. Gonimy gościa, oczywiście, kurna, pojedynek, jasne, że tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Dzień dobry! O kurde. Dobra, co to się tutaj podziało? Ktoś mi powie... To Macam tam... Nie, tam jechał Mini Cooper, to musiał... Gdzieś ten Mini Cooper zniknąć z radaru. Ale Macam mnie tu porobi leciutko. Ja myślałem, że ten Mini Cooper tam stoi. Cooper jest naprawdę ci, będzie po sprawie. A tu Macan, Macanisko. Słuchaj, jedzie na równi ze mną. Dawaj, Supra, 1000 koni bez zakucia. O co chodzi? Ty, ja go nie mogę się spojrzeć na bok, ale on chyba jedzie na równi ze mną. Troszeczkę mnie wyprzedził. Będziemy mieli jeszcze kawałek drogi przez las. O, lampę na 4 koła. No tutaj Supra, no ciężko, ale zaskakująco nawet dobrze. Dobrze ciśnie, jak na ten swój czwarty. Wow! Koniec, pod górkę już nie podjadę. Niestety, nie ma opcji. Kurde. No niestety, bycie wrednym graczem i w ogóle wrednym człowiekiem ma swoją cenę. A to Ariel Elblong, tak? Dobrze myślę? Chyba tak. Jeśli tak, to pozdrowionka dla ciebie. O nie, tylko nie to Mini Country. X-Ride. Ale i tak poczekam. Czekam, niech ktoś tutaj przyjedzie i dobrze, jakiś dymek fajny, no tam może jakiś dropik, no to nie, jednak lucek. Kurczę, mogłem pojechać do tamtego dropa tam dalej, co przed chwilą zniknął, ktoś go właśnie zgarnął, a do mnie nie wiem, czy ktoś przyjedzie jeszcze. Nie wiem jeszcze, jak nazwać ten odcinek, ale mam taki pomysł, lucek, najwredniejszy gracz na sesji. Mi się nie udało z tym dropem, niestety. Wszyscy gracze już uciekają od strefy, więc tam nawet się nie zatrzymywali. A zresztą byłem w takim dropie, który no był słabo widoczny, bo był w takim dołku trochę, więc też mam takie doświadczenie tutaj, też takie doświadczenie sobie tutaj zdobywam, żeby kurczę wybierać takie dropy, które są widoczne z bardzo daleka. Wtedy większe jest prawdopodobieństwo, że ktoś się jednak skusi i przyjedzie w to miejsce, nie? Stanąłem sobie teraz przy dropie, który jest doskonale widoczny z daleka i uwaga, ktoś tutaj się zbliża, ktoś tu nadjeżdża, kto to może być? Czego on tu szuka? Nie, nie, zdecyduje się chyba. Bo zobacz, bo on ma lepszy samochód, nie? Podjechał blisko, ale nie skarżył tego, mnie nawet chyba nie zobaczył. Coś lepszego tam miał, jakieś lepsze auto. Mimo to poczekam, bo jak wyjeżdżałem z lasu, to ten drop tutaj był doskonale widoczny. Kościół sobie miał, przed chwilą w ogóle wyjechał poza strefę. Chyba właśnie wraca. Tak, widzę. On ma chyba Mini Coopera, nie wiem co on tam ma. Coś czerwonego, małego. To wygląda jak Mini Cooper. Czekaj, ja będę jechał w tą stronę, ja to zgarnę. Nie, skitrał się tam. Czekaj, co on tam robi? Widzicie go z daleka? Widzicie go tam? Tak się w dymku jakby kryje teraz, nie? O, ktoś ujedzie, ktoś idzie, ktoś idzie, pa. Pana to. Zapchał mi! Surprise! O Boże! O Boże! Jezu, ale to było genialne. Słuchaj, to było najbardziej udane z tych wszystkich rzeczy, które zrobiłem do tej pory. Jezu, zajebiste. Dobra, jedziemy. Oła, jedziemy asfaltem. Oła. O nie, Golf, coś ty zrobił, pokaz. Tutaj w Fordzie jest paskudnie, bo nie jest jak w GTA, że możesz sobie na koła z powrotem stanąć, nie? Tylko te samochody, nawet jeśli to jest Lamborghini Aventador, on będzie na tym boku leżał do usranej śmierci, dopóki się nie zresetuje pojazd, nie? On nie stanie ci na te koła, choćby nawet mógł. Słuchajcie, nawet jak przegram ten pojedynek, to było po prostu genialne, tak mi się to podobało, on tam szukał, żeby wziąć tego Golfa. Dobrze, wygrałem. Chciałbym czasami zobaczyć miny tych graczy, nie? Sławek! O, to pozdrowionka dla ciebie, bracie, pozdrowionka! O, mamy kolejnego dropa, oby coś dobrego było. Kurde, ktoś tam jedzie, nie zdążę. Zobaczę, co to jest chociaż. Nie chcę ryzykować, wiesz, konfrontacji teraz. Bo mam całkiem dobre auto i chciałbym raczej...
Nie, gdzieś tam jeszcze się skitrać ten ostatni raz. 14 graczy do końca zostało. Musimy znaleźć jeszcze jakiś dymek. Coś tam widzę w lesie, jest to miejsce chyba dosyć dobrze widoczne. Tak. Spróbuję się tu skitrać. Kurde, to jest jaguar, więc jak ktoś podjedzie, to wiesz, zobaczy z daleka i powie: nie, ja tego tu nie chcę. Ale do tego czasu ja już go zdążę wyzwać na pojedynek. Nie mam dużo czasu, bo jestem poza strefą, a jakby... Zobaczcie sobie. Mam kawałek do strefy i teraz ta strefa będzie się dosyć szybko zmniejszać, nie? Raczej wszyscy jadą w kierunku strefy i wątpię, żeby ktoś... Ty, ktoś tutaj się pojawił nagle na mapce. Skąd? Dobra, już chyba więcej graczy nie będzie, nie? Bo wszyscy pojechali tam, więc mogę jechać. No jaguara raczej brać to nie będę. Mam makana z 5 poziomu, nie jest tak źle. Teraz mamy dwie możliwości, albo jechać autostradą, albo tą drogą, na której teraz jestem. I strefa, i ostateczny punkt będzie gdzieś tam za lodowcem, nie? Więc najlepiej będzie skitrać się gdzieś tutaj. Już raczej lepszego samochodu nie uda mi się zdobyć. No chyba, żebym kogoś wyzwał na pojedynek, był mega sprytny, to bym może i dał radę. Ale myślę, że jak się ustawię w tym miejscu i tak o mniej więcej coś takiego samochodem się ustawię, zobaczcie, będę chyba w najlepszej pozycji, bo jestem blisko, wiadomo, autostrady. O właśnie. Otwórzmy sobie dużą mapę, zobaczymy czy ten checkpoint pojawi się na mapie. 18 sekund, zaraz zobaczymy. Ktoś chyba wpadł na ten sam pomysł co ja, jest w moim pobliżu. 3, 2, 1. A nie mogę mapy otworzyć. Gdzie? Tutaj, kurde, blisko, bardzo blisko, 4 km. Wiedziałem, że tam miniacz jechał. Skąd on wiedział, że akurat tam? Dobra, miniacza powinienem połknąć, bo makan jest chyba trochę szybszy jednak, nie? Ojej, kurde, murek! Ja, jak blisko masz, tutaj to jest. Dobra, trzeba jechać autostradą. Wszyscy jadą na przełaj, dobrze, to mogę być drugi. Trzeba ominąć to miasto z daleka. Wszyscy pojechali w ten murek, patrzcie na mapę! Ja pierdzielę. Dobra, ja jadę. Moją jedyną szansą teraz jest jechanie totalnie w linii prostej. Za mną jedzie jakieś super szybkie auto. Może i nawet 7 albo 10 poziom, bo widzę jak mnie dogania tam. Zjedźmy sobie na drogę. Asfalt, będzie szybciej troszkę. Nie trafię. Kurde, ktoś tu ciśnie ładnie. Ładną jakąś furkę ma. Czekaj, jak tu wyminąć to teraz? Czy tutaj na wprost coś będzie? Chyba nie. No, tu jest chyba jeziorko, nie? Na wprost. Gościu w coś uderzył, ej. Chyba? Jestem na prowadzeniu, nie jestem pewny. Teraz tutaj dołem przejdziemy sobie. Chyba nie będę... Nie, no będę na drodze. Okej, nie rozwalaj się, Makon, kurde. Dobra, pojedziemy sobie kawałek drogą. Tu będziemy musieli... O, ktoś już tam jest, kurczę, ktoś już tam dojechał. Tutaj musiałbym przez wodę pojechać. O, to chyba drugi znowu będę. Nie ma innej opcji, muszę przez wodę cisnąć. O, nie, drzewo, cholera. Trzeci będę. Przez to drzewo, o, cholera. Grubo. Ale ten... Ta akcja z lancerem była zajebista, bardzo mi się podobało, podjeżdża i tak myśli: o, golfika sobie zgarnę, a tu nie ma, kurde, opcji, wyjeżdżam z zaświatów i pyk, atakuję go. Chamskie, ale satysfakcjonujące. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym odcinku, zapraszam was na kolejne, trzymajcie się, na razie, hejas.